Cześć, Barbie, cześć! Ale ty dzisiaj fajnie wyglądasz. No chyba ubrałaś się tak bardzo lekko, co? No to bardzo dobrze się składa, bo chciałem ci właśnie powiedzieć, że zapraszam ciebie na randkę. Na randkę? Na randkę? Jaś, no to ja muszę jakąś sukieneczkę na siebie przyodziać. No czemu nie mówiłaś wcześniej, to bym na jakieś zakupy poszła, może bym kupiła sobie jakieś fajne ciuszki? No Ken, no dlaczego mi nic nie powiedziałeś? No gdybym ja coś wiedziała, to i buty, i torebkę bym sobie kupiła. I co teraz? A no widzisz, bo to właśnie chodzi o to, że nie musisz tego kupować. Tak się składa, że ten strój, który masz na sobie, jest idealny akurat na tę randkę. Także słuchaj, wyszykuj się tam szybciutko, przeczesz włoski, no i śmigamy! Dobrze, no to czekaj tutaj na mnie. Daj mi dosłownie 10 minutek i ja się wyszykuję, za chwileczkę do ciebie wracam. Jejaś, jejku, on nic mi nie powiedział. Gdzie jest moja szczotka? Może jeszcze lokówkę wezmę? Może sobie te włoski szybciutko jakoś fajnie ułożę? No muszę się szybciutko pospieszyć. Tylko gdzie ta szczotka? No gdzie ta szczotka się podziała? O, tutaj jest! No, na szczęście. Już się bałam, że jej nie znajdę. Teraz to się mogę ładnie uczesać. Dokładnie rozczeszę całą kiteczkę. O, właśnie tak. Ojejka, ale mam poplątane te włosy. Dobrze, że mi przypomniał o tym czesaniu. Oj, ten Ken to jest jednak fajny facet. O, i tu jeszcze troszeczkę u góry. I chyba już jestem rozczesana. Dawno na randce, dawno nie byliśmy. Oj, dawno. No to może jeszcze sobie jakiegoś loczka zakręcę. Tylko lokóweczkę muszę znaleźć. O, jest tutaj, no tak. To będę mogła sobie jakieś fajne troszeczkę loczki zrobić na główce. O, teraz sobie tutaj tylko złapię troszeczkę te włoski. O, i troszeczkę je podkręcę. No, tak będzie fajnie. I chyba te na dole też troszeczkę podkręcę. Wtedy kitka się tak naprawdę fajnie układa. Ken, jestem już gotowa. Jak ci się podoba? Spójrz tylko tutaj z tyłu, czy wszystko jest dobrze, jak być powinno, czy moje włosy są ładne, czy możesz ze mną iść dzisiaj w taki sposób na randkę, wyglądam dobrze? Barbie, ale fajnie sobie te włosy zrobiłaś, takie poprawiłaś troszeczkę pięknie, myślę, że jesteś totalnie gotowa. No to co, wychodzimy? Tylko wiesz co, musisz zamknąć oczy. Dobrze, nic nie będę podglądała. No już wychodźmy, no. Okej, nic nie patrzę, nie odwracam się, nic nie widzę. No to co, już mogę się odwrócić? No weź, ja już się nie mogę doczekać, o co ci chodzi. Tak, już teraz możesz spojrzeć, dopiero w tym momencie. No to co, odwracasz się? Barbie, chodź za mną, tylko nic nie podglądaj, bo właśnie dochodzimy do naszego celu. Okej, no to się odwracam. Wow, jesteśmy na takim specjalnym basenie, ale tu jest fajnie, jesteśmy tylko we dwójkę. I nikt nie będzie nam przeszkadzał, będziemy sobie tutaj odpoczywać, Ken, ale ty to wymyśliłeś. Tak, jesteśmy tylko we dwójkę. Zapraszam cię, moja kochana, usiądź sobie w środku w basenie, ja już do ciebie dołączam, a później będzie kolejna niespodzianka. Wow, jaki ten basen jest duży! Tutaj chcę sobie usiąść. Naprawdę jest pięknie. No i jeszcze u góry ma taką długą parasolkę. No ekstra, świetnie. I to jeszcze wszystko na świeżym powietrzu. No to ja już sobie wskakuję.
Ja już tutaj weszłam. Ken, dołącz do mnie, chodź tutaj obok. Ale to jest super i ta woda jest taka letnia. Ekstra, ani nie jest za zimna, ani za ciepła. Już, już, moja droga, już do ciebie dołączam. Posuń się tam tylko troszeczkę i już sobie koło ciebie siadam. Jak, podoba ci się? Fajnie tutaj jest, prawda, że przyjemnie? Ja jestem naprawdę zachwycony. Tak, tak, jest pięknie. Mogłabym tutaj spędzić całusieńki dzień. Możemy tutaj być cały dzień. Powiedz, że możemy. Opalę się troszeczkę, bo mimo wszystko to słoneczko to tutaj do mnie troszeczkę dociera. Barbie, a może chciałabyś ty sobie tak zjechać ze zjeżdżalni, co? Widziałaś tą zjeżdżalnię? Zobacz, tam sobie wchodzisz na górę, a tutaj zjeżdżasz prosto do basenu. Racja, mogę tak zrobić, no pewnie, a ty będziesz sobie patrzył, jak mi idzie. Najpierw to ja muszę tutaj wejść. Wow, ale ta zjeżdżalnia jest wysoka! No i teraz już mogę do ciebie zjechać! Juhu! Ale fajnie! Wow! Ekstra! Ale fajnie się z niej zjeżdżało! Super, ale super pomysł z tym basenem! Tak się cieszę! No, moja droga, i w dodatku zjechałaś prosto do basenu, do samej wody, aż mnie trochę ochlapałaś. Przygotowałem dla ciebie jeszcze taką jedną ekstra niespodziankę. Za chwileczkę przyjdzie do nas ktoś z takim specjalnym czymś, ale ci nie powiem, o co chodzi. Uwielbiam niespodzianki. No o co chodzi? A kiedy to będzie? No właśnie, uwaga, bo to już się dzieje. Dzień dobry. Ja przyszłam do Państwa z takimi super ekstra lemoniadami koktajlowymi, aby Państwo mogli sobie tutaj umilić dzień. Bardzo proszę. Ojejka, pani kelnerka przyniosła nam takie super ekstra lemoniady. Już się nie mogę doczekać, chcę ją wypić. Pycha! Pyszna lemoniada, Ken, posmakuj! Bardzo, ale to bardzo się cieszę, że ci smakuje. Właśnie na tym mi zależało. No już też sprawdzam. Rzeczywiście, bardzo, bardzo dobra. Ken, tak bardzo ci dziękuję, że zaprosiłeś mnie właśnie tutaj. Niezmiernie się cieszę. To był najlepszy prezent pod słońcem.